Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji Solidarnej Polski. Zapraszamy. Otóż, Szanowni Państwo, to, z czym mamy do czynienia od kilku dni podczas zjazdów Platformy Obywatelskiej, to jest nic innego jak rozszarpywanie polskiego państwa przez partyjne szarańcze. I Solidarna Polska domaga się uczciwej Polski, Solidarna Polska domaga się uczciwego państwa. I w związku z powyższym przygotowaliśmy szereg działań. Bardzo proszę, pani prezes Beata Kempa. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym ogłosiłam na konferencji prasowej we Wrocławiu, że składam zawiadomienie o podejrzeniu i możliwości popełnienia przestępstwa związanego z wyborami w Dolnośląskiej Platformie Obywatelskiej, konkretnie możliwości popełnienia przestępstwa tak zwanej płatnej protekcji, ale story ciągnie się dalej. Dzisiaj sytuacja już jest bardzo, bardzo poważna, bo mamy kolejne elementy, kolejne odsłony tego, co działo się bezpośrednio przed zjazdem Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. I w ślad za tym zawiadomieniem złożonym do prokuratora generalnego składam dzisiaj, zaraz po konferencji o godzinie 13:30 i będę domagać się od prokuratora generalnego w ślad za zawiadomieniem o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa wniosek o objęcie postępowania przygotowawczego nadzorem prokuratora generalnego. Sytuacja w państwie jest bardzo poważna, dlatego że chcemy wyjaśnień od pana premiera, potem również zbadanie przez pana prokuratora generalnego o tym, czy w tej sprawie, o tej właściwie bardzo zorganizowanej akcji kupowania głosów, czy o tej sprawie premier wiedział, czy było to też na jego zlecenie, czy mogło być pod jego nadzorem, czy był o tym informowany, czy też o tym nie wiedział. To jest bardzo poważne, ponieważ sprawa dotyczy partii rządzącej i może dotyczyć bardzo zorganizowanego procederu przestępczego. W związku z powyższym to jest dzisiaj kluczowe pytanie, jaka mogła, czy może być rola premiera w tej sprawie. Czy bierna, czy czynna, kto zlecił zorganizowanie takiej bardzo, bardzo zaplanowanej w naszej ocenie akcji. Bój, Szanowni Państwo, nie był pomiędzy Jackiem Protasiewiczem a Grzegorzem Schetyną. Bój był pomiędzy Donaldem Tuskiem a Grzegorzem Schetyną. Dzisiaj chcemy wiedzieć i chcemy o odpowiedź na pytanie, jaki był tutaj ewentualny udział, bądź czy nie było udziału pana premiera Donalda Tuska. Zatem domagamy się objęcia nadzorem tej sprawy. Jest to w naszej ocenie już w tej chwili proceder, który możemy śmiało nazwać aferą korupcyjną i dlatego potrzebne jest pilne śledztwo, nie ślimaczące się śledztwo, bo my chcemy wiedzieć, czy władza jest uczciwa, czy władza jest skorumpowana, bo sprawa dotyczy partii rządzącej. Polacy mają prawo wiedzieć, jaka władza nimi rządzi. Polacy składają się na tą władzę. Partie polityczne biorą dotacje i subwencje z budżetu państwa. Dotacje i subwencje biorą się z podatków Polaków i mają prawo wiedzieć, jaka władza nimi rządzi. Zatem, Szanowni Państwo, w naszej ocenie był to proceder na bardzo dużą skalę, której elementem była gra przedwyborcza przed wyborami na Dolnym Śląsku. Chcemy się dowiedzieć i chcemy, żeby nam na to pytanie odpowiedział również prokurator generalny, kto za tym stoi i kto ewentualnie zlecił takie działania. Czy Donald Tusk o tym wiedział, albo czy kto do tych działań polityków Platformy Obywatelskiej inspirował. Zatem w naszej ocenie prokuratura musi jak najszybciej zbadać ten proceder. Warunkiem dobrej władzy jest uczciwa władza i musimy zbadać, czy ta władza jest uczciwa. Kolejne odsłony, kolejne nagrania pokazują, że tutaj są spore wątpliwości. Sprawny przebieg śledztwa z uwagi na aferę na szczytach władzy jest podstawowym warunkiem odpowiedzi na pytanie, jaka władza dzisiaj rządzi państwem polskim. Przypomnijmy, że w Czechach na skutek afery korupcyjnej na szczytach władzy doszło do przedterminowych wyborów. Kolejny dzień przynosi nam kolejne wiadomości. Dzisiaj trzeba być albo żoną barona
w Platformy Obywatelskiej, bądź trzeba być członkiem gremium, który wybiera do władz Platformy Obywatelskiej, bądź władz regionalnych Platformy Obywatelskiej, żeby dostać władzę, pracę. Młodzi ludzie, mając często zdecydowanie lepsze przygotowanie i wykształcenie niż owe żony, bądź sami funkcjonariusze Platformy Obywatelskiej, nie mają szans z takimi ludźmi w uzyskaniu pracy. To jest nieuczciwe, to jest skrajnie nieuczciwe wobec naszych młodych pokoleń. Oni dlatego muszą wyjeżdżać za granicę, bo praca jest dla swoich, często dużo gorzej przygotowanych. To jest kompletny brak uczciwości wobec Polaków. I naprawdę będę dzisiaj prosić i pismo kierować już o 13:30 w prokuraturze generalnej, aby natychmiast pan prokurator generalny objął nadzorem to śledztwo. To jest bardzo poważna afera korupcyjna w naszej ocenie. Dlatego, szanowni państwo, w mojej ocenie to pewnie nie będzie koniec tego, co się dzieje. Znając głęboki konflikt Platformy Obywatelskiej, być może będą kolejne odsłony. My się po prostu w tym momencie jako państwo kompromitujemy. My nie chcemy nieuczciwej, skorumpowanej władzy. I prosimy prokuratora generalnego o odpowiedzi na te podstawowe pytania. Kto za tym stoi? Czy stał za tym Donald Tusk? Kto zorganizował tą akcję na tak wysoką i bardzo poważną skalę, którą można właściwie przyrównać do zorganizowanej grupy, by nie dodać przestępczej. I dlatego w tej sytuacji ważne jest, żeby zostało to zbadane przez prokuraturę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani prezes. Jeszcze chciałbym dodać jedno ważne zdanie, mianowicie wybory w partiach politycznych to jest ważny obszar funkcjonowania polskiego państwa. W związku z powyższym my jako Solidarna Polska domagamy się powtórzenia zjazdu na Dolnym Śląsku dla czystości sytuacji. Nie może być tak, że ważne decyzje statutowe, ważne z punktu widzenia polskiego państwa są podejmowane w związku z procederem o charakterze korupcji politycznej czy korupcyjnym, bo co do tego nie ma żadnej wątpliwości. I chciałbym jeszcze państwu na zakończenie dodać, że o 13:30 również zapraszamy, będziemy formalnie składać taki wniosek w prokuraturze generalnej. Bardzo proszę, jesteśmy otwarci na pytania. Tomasz Grzelowski, Telewizja Superstacja. Z całym szacunkiem, ale podejrzewam, że Platforma, premier, szef Platformy nie przejmie się państwa apelem o powtórzenie zjazdu, powtórzenie wyborów, ale chciałem przy tej okazji zapytać, w takim razie, może inaczej, jakiej decyzji oczekujecie po dzisiejszym zarządzie krajowym? Jak zachowa się premier? Skłoni się do wniosku o powtórzenie wyborów, czy też nie? Jeśli premier jest uczciwy i uczciwie traktuje Polaków i chcę, aby środki z podatków naszych obywateli były uczciwie przeznaczane, to po pierwsze powinien ujawnić, kto za tą aferą stoi, wyjaśnić obywatelom, a nie chować głowy w piasek, dlaczego tak się stało w Platformie Obywatelskiej, pokazać całą patologię, powiedzieć mea culpa, bo niestety do tego jest szefem tej partii, więc za to odpowiada w całej rozciągłości. A co dalej zrobi ze swoimi strukturami, to już jest jego problem. My domagamy się przejrzystości, uczciwości w życiu publicznym. Dla nas ma już to znamiona i wymiar bardzo poważnej afery politycznej. Pewnie skończy się, jak znam życie, rozwiązaniem struktur, co również może być jakimś pewnym elementem, czy może być elementem zaskoczenia dla obywateli, ale to nie rozwiąże problemu. Ale to nie rozwiąże problemu, bo mnie wewnętrzna sytuacja partii politycznej, jaką jest Platforma Obywatelska, obchodzi dlatego, że panie redaktorze, to jest partia rządząca, a więc ma wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania naszego państwa i powinna być uczciwa. I powinna być uczciwa. I premier powinien to całemu narodowi po prostu wytłumaczyć. Czego nam teraz brakuje, szanowni państwo, jeżeli można uzupełnić słowa pani prezes? No nam brakuje jasnej deklaracji pana premiera, że nie miał z tym nic wspólnego. Dlaczego pan premier jeszcze nie stanął przed kamerami i tego nie przeciął? Znaczy pani prezes Kempa tutaj jednak postawiła tezę, która jest najbardziej prawdopodobna, o której państwo mówicie od wielu dni, to znaczy, że wojna nie toczyła się pomiędzy panem Protasiewiczem a Schetyną, tylko pomiędzy panem Tuskiem i Schetyną, w związku z tym trudno przypuszczać, że pan premier nie miał z tym nic wspólnego, a jeżeli miałby z tym coś wspólnego, to cały rząd powinien się podać do dymisji. To jeśli mogę zmienić temat. Proszę bardzo. Jak państwo oceniacie nocne przygody posła Przemysława Wiplera?
Może ja powiem tak, należy na pewno tą sprawę bardzo dokładnie wyjaśnić. Prawdopodobnie nie mieliśmy jeszcze okazji się dokładnie zapoznać z tą sprawą, dlatego że śledzimy aferę korupcyjną. Natomiast jeśli jest monitoring, to pewnie ten monitoring pokaże, kto ma rację, ale no, prawdą jest, że są też obrazki, ja sama dostałam takie obrazki, gdzie poseł Wippler jest dość poważnie poturbowany, ale powtarzam, tą sprawę trzeba bardzo poważnie wyjaśnić i nie wyciągać z tego pochopnych wniosków ani w jedną, ani w drugą stronę. A ja, jeżeli można, dwa słowa, ja mówię, podkreślam, nie mówię w imieniu partii, ale mówię w swoim imieniu, to znaczy tak, albo mamy prawo w Polsce, które obowiązuje wszystkich, albo robimy sobie z niego żarty. I tego to się składa, że poseł, minister, premier jest według polskiego prawa nietykalny, czy nam się to podoba, czy nie. W związku z powyższym, bez względu na to, jak zachowywał się poseł Wippler, policja nie ma prawa go uderzyć. Nie ma prawa go uderzyć. I jeżeli to się potwierdzi, a wiele na to wskazuje, to uważam, że powinny być wyciągnięte konsekwencje wobec tych policjantów, ponieważ musimy sobie też powiedzieć wprost, jeżeli pan poseł Wippler byłby agresywny, to policja powinna go obezwładnić, ale nie może go bić. A wiele wskazuje na to, że było dokładnie odwrotnie, dlatego również czekamy na zapisy kamery z monitoringu, ale jeżeli pozwolimy na to, żeby policja bezkarnie biła posłów, ministrów, premierów, no to sądzę, że w bardzo złym kierunku pójdzie polskie państwo. Panie pośle, trochę się z panem nie zgadzam, bo policjanci nie muszą znać wszystkich posłów, prawda? Poseł ma od tego dokument, immunitet, którym się może wylegitymować i okazać. Skoro tego nie uczynił, to o czym to świadczy? To znaczy, ja powiem panu, panie redaktorze, tak, że gdyby to pana spotkało, to zachowałbym się dokładnie tak samo. Policja nie ma prawa nikogo bić. Po to podajemy publiczne środki na szkolenia, żeby policja co najwyżej obezwładniła. Ale pan powiedział, że nie powinna policja bić posłów, ministrów, premiera. Okej, zgoda, ale każdy z posłów ma dokument, którym może się wylegitymować. Skoro tego nie uczynił, to... To mimo wszystko nie zgadzam się na to, aby poseł czy nawet obywatel był bity przez policjanta. Po to jednak przeznaczamy takie duże środki. Ale pan nie wie, ja nie wiem, czy był bity, było szarpanie. Jeśli chodzi o dokument, panie redaktorze, to może powiemy jasno i wyraźnie. Nie jesteśmy zobowiązani do noszenia tego typu dokumentu. Wielu ludzi, jak wychodzi do kiosku po papierosy, pewnie też ze sobą nie ma nawet dokumentu tożsamości, to nie o to chodzi. Pewnie gdyby pan poseł Wippler powołał się na immunitet, to dzisiaj wszyscy by mówili, że powołał się na immunitet. Ja dzisiaj rano słyszałam tylko relacje w formie takiej pochwały, no pan poseł nie powoływał się na immunitet. Nie, szanowni państwo, ja uważam, że tutaj sprawę powinien zbadać prokurator jasno i wyraźnie. Ją trzeba bardzo dokładnie przeanalizować. Bardzo dobrze, że jest monitoring, on odpowie na bardzo wiele pytań. Tyle i tylko tyle. Nie ma obowiązku noszenia legitymacji, ale w tej sytuacji na pewno też nie może być tak, żeby policja kogokolwiek biła, ale to się wyjaśni, myślę, w tym monitoringu bardzo szybko. Ale proszę mi pokazać jeszcze, jeżeli można, dwa słowa. Proszę mi pokazać inne państwo na świecie, w którym podobny proceder miał miejsce. Mimo że posłowie, jak wiemy, czy parlamentarzyści generalnie zachowują się we wszystkich krajach różnie. Naprawdę nie możemy pozwolić na to, żeby Polska była krajem trzeciego świata i policjanci bezkarnie bili kogokolwiek, a już szczególnie osoby publiczne. A czy na łonie Sejmu na przykład Komisja Etyki byłaby takim ciałem, miejscem, gdzie powinna wyjaśnić sprawę posłowi? Jak znam życie, to pewnie to się znajdzie, dlatego że jeśli będzie jakiś wniosek na przykład o uchylenie immunitetu, a może taki wniosek wpłynąć, wszystkie ewentualności trzeba brać pod uwagę, wtedy pewnie tym się zajmie komisja, chyba tuż w tym przypadku konkretnie regulaminowa i spraw poselskich. Natomiast jeśli takie wnioski wpłyną, zawsze komisje się nimi zajmują, ale no na pewno jest to sprawa głośna, poważna i trzeba tym bardziej bardzo poważnie się tej sprawie przyjrzeć. Myślę, że zrobi to prokurator. Bo gdybyśmy założyli, ja przepraszam, że jeszcze powiem dwa słowa, ale gdybyśmy nawet założyli, że policja ma rację, to znaczy to poseł Wippler był tą stroną agresywną, no to jak powinna się zachować policja w tym wypadku? No policja przede wszystkim powinna go obezwładnić i zaprowadzić do radiowozu i tam zidentyfikować, kto to jest, tak? Ale broń Boże, nie powinna bić.
Dlatego mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją w stosunku do obywatela, który nie pełnił żadnej funkcji publicznej kilkanaście dni temu, to telewizja dość szeroko komentowała, i mówiliśmy o brakach w wyszkoleniu policji. No i dzisiaj chyba mamy dokładnie z takim samym przypadkiem do czynienia, to znaczy policja, nawet jeżeli chodziłoby o zwykłego obywatela, nie może używać pięści, co najwyżej powinna złapać za ręce i obezwładnić takiego delikwenta. Bardzo proszę. Mila Drzewiecka, TVP Info. Ja bym chciała wrócić do tematu konferencji. Kilkakrotnie padło tutaj słowo afera korupcyjna. Zwykle jak pojawiają się słowa afera, pojawia się też wniosek o komisję śledczą. Czy państwu chodzi taki pomysł jakikolwiek po głowie? Ponieważ sprawa jest bardzo pilna i wymaga bardzo pilnego podjęcia działań, w szczególności przez prokuraturę, w nadzorze, tak jak będziemy dzisiaj prosić pana prokuratora generalnego, trzeba zabezpieczyć materiał, trzeba podjąć czynności niecierpiące zwłoki. Natomiast jeśli sytuacja będzie się rozwijać, to myślę, że Sejm powinien zareagować, bo jeszcze raz powiem, nie jest jakaś partia, która znajduje się, czy ugrupowanie, które znajduje się poza Sejmem, ale jest to partia rządząca. I naprawdę dobro państwa polskiego wymaga, aby podjąć szybkie i pilne działania w tej sprawie. Ja naprawdę już dzisiaj jestem skłonna wierzyć w to, że sytuacja będzie się rozwijać, ponieważ konflikt jest tak głęboki, że jak widać, ta akcja, która była przeprowadzana tuż przed wyborami, na kilka dni przed wyborami, mogła dotyczyć też innych członków Platformy Obywatelskiej, którzy mieli podejmować wtedy decyzje. A to jest zagrożone, w tym przypadku płatna protekcja, a więc obiecanie korzyści, w tym przypadku niemajątkowej, jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. To jest bardzo poważne przestępstwo, pani redaktor. I dlatego jak sytuacja będzie się, w zależności od tego, jak będzie się rozwijać sytuacja, tak my będziemy się domagać wyjaśnienia idącego w kierunku, czy mamy uczciwą władzę. Czy mamy uczciwą władzę. A poza tym, pani redaktor, spółki Skarbu Państwa to nie jest prywatne rancho ani Donalda Tuska, ani pana Protasiewicza, ani Platformy Obywatelskiej. To jest jednostka Skarbu Państwa. I nie wyobrażam sobie, żeby nie ponieśli konsekwencji ci, którzy kupczą stanowiskami pracy. I tam trzeba dokonać bardzo, bardzo poważnej kontroli. Po wyborach trzeba będzie to dokonać, bo dzisiaj nie wierzę w to, żeby ta władza chciała się sama oczyścić. Jej stan degeneracji i gnicia jest tak potężny, a tango wleczone Tuska ze Schetyną jest już, że tak powiem, w takim stanie zaawansowania, że ta władza po prostu się kompletnie kompromituje. A ja chcę tylko wiedzieć, czy ona jest uczciwa, bo jeśli jest nieuczciwa w tym zakresie i powie o tym prokurator czy prokurator generalny, to znaczy, że ja mam prawo wierzyć w to, że ona jest nieuczciwa w każdym innym zakresie, które dotyczyć może gigantycznych przetargów, prowadzenia spraw państwa, prowadzenia polityki kadrowej w państwie. To są bardzo poważne pytania, które dzisiaj stawiają wyborcy. Oni mają prawo o tym wiedzieć, bo się składają na tą partię. Jeżeli to, co wszyscy widzieliśmy, szanowni państwo, nie jest korupcją polityczną, to trzeba sobie zadać pytanie, co nią jest. To znaczy już twardszych dowodów, jeżeli chodzi o korupcję, nie można znaleźć. Mamy tutaj i nagrania wideo, i nagrania audio, które mówią jednoznacznie, że proponowano dobra publiczne w zamian za uzyskanie korzyści osobistej, partykularnej, ba. I tu nie chodzi tylko o stanowiska, prawdopodobnie nie chodzi tylko o miejsca pracy, ale przypominamy sobie przecież list jednej z posłanek Platformy Obywatelskiej, która mówiła o na przykład oferowaniu działek Skarbu Państwa w zamian za poparcie. No szanowni państwo, no, za takie coś w każdym innym państwie byłoby rozwiązanie parlamentu albo co najmniej dymisja rządu. No, w Polsce politycy Platformy Obywatelskiej, którzy dzisiaj chodzą po Sejmie, sprawiają wrażenie, jakby nic się nie stało. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. No, my na coś takiego się nie zgadzamy. Myślę, że... Tak, czy możemy? Dziękujemy państwu bardzo.